Sławomir Zawada nie jest już prezesem Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Po blisko 3 latach sprawowania tej funkcji złożył rezygnację. Póki co to nieoficjalne dane. Rzekomym powodem rezygnacji, jak podają bełchatowskie media, miałaby być nie najlepsza współpraca z niektórymi związkami zawodowymi. Przypomnijmy, że 5 października część związkowców z naszego terenu pikietowała pod siedzibą PGE w Warszawie w sprawie łamania praw pracowniczych przez władze Polskiej Grupy Energetycznej. Nieoficjalnie mówi się także, że to rozliczenie Zawady z wyników wyborów w powiecie zgorzeleckim, w których Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło władzy w żadnym mieście ani gminie. To bowiem Zawada jest szefem powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości.